Cześć, witajcie. Z tej strony Diawol, a to jest już trzeci odcinek z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Ostatnio skończyliśmy właśnie w tym miejscu, gdzie doprowadził nas myśliwy i mieliśmy zbadać, co stało się z żołnierzami nilfgaardzkimi. Ziemia aż ciemna od zakrzepu. Właściwie wiemy, co się stało, zabił ich gryf, ale musimy znaleźć jego ślady. Nilfgaardzczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Biwak? Wydaje mi się, że świętowali właśnie zabicie gryfa, ale pojawił się kolejny. Te ślady są starsze i głębsze. Czyli ciężko zbrojni nilfgaardzczycy. I tutaj się zatrzymali. Tutaj zostali też zaatakowani. No tam są po drugiej stronie. Wilki jakieś chyba. Ale tutaj mamy jeszcze skrzynki do splądrowania. Weźmy je sobie. Len i jakieś tam narzędzie. Przeskoczymy sobie na drugą stronę, no i tutaj ślady się kontynuują, tak? Tu idą. Jeszcze wyżej na górę. Okej. Kiedy wskażesz nad przepaścią, przytrzymaj spacja podczas skoku, aby złapać się przeciwległej krawędzi. Okej. No nie było takiej potrzeby. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. No i tu jest jakiś ubity gryf. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Oj, paskudne. Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Czyli gryf nie jest wcale taki młody. No i mamy też naszego gryfa. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. No właśnie. I to on zabił nilfgaardzczyków. Obejrzyjmy sobie tego gryfa. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle w sumie. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. No i dobrze. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł nilfgaardzczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Wybaczcie, zrobiłem co mogłem. Mam nadzieję, pora że nie przeszkadza zbytnio. Albo jeszcze lepiej. Zrobię troszkę, żeby się uciszył. Okej, teraz powinno być lepiej. No i co my tu mamy? Przygotowanie do walki. Nigdy nie lekceważ przeciwnika. To jedna z głównych zasad Wiedźmińskiego Kodeksu. Tak. Kowale tworzą broń, a pancerze płatnerze. Płatnerze pancerze. No to już wiemy. I najpierw, żeby... O, tutaj coś ma... Żeby zmierzyć się z silniejszym przeciwnikiem, powinniśmy się lepiej uzbroić. I mamy teraz naradzić się z Vesemirem, tak? Czyli będziemy już pewnie polować na naszego gryfa, tak? Siądźmy sobie na konia. No, fajnie. Jedź, płotka! Właśnie, jedź, płotka, jedź. Przejedziemy sobie tędy. I od razu zapolujemy na naszego gryfa. Żeby nie przedłużać zbytnio. Czy w opuszczonej wiosce można coś zrobić? Nie. Nie ma tutaj nika, więc... Nie ma chyba takiej możliwości. Biały sad. No, pewnie dlatego się nazywa, że tutaj jest właśnie taki ładny sad. Który, jeżeli się podjedzie... Płotka, nie tak szybko. Robi się zielony. Babka mi opowiadała, że kiedyś... Gospodarzu, to pole po drugiej stronie rzeki. Tu czy nie? O, tam pod lasem? Jest, bo jak... Tak, w czym rzecz? Przyjęliśmy. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. Ładna dedukcja. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś?
Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już wszystko. Możemy polować. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Gryf królewski. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Pogorszyli to. Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. No, chyba już pora. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. No to dobrze. Dobra, idziemy. Tam się widzimy. Lećmy, przygotuj się do starcia z gryfem. Aby przygotować się do starcia z gryfem, stwórz eliksir grom. Alchemia. Który to jest eliksir? No tak, już wiem, jak się wytwarza eliksiry. Robiliśmy już przecież jaskółkę. Grom. Eliksir wzmacniający siłę ataku. Aczkolwiek... Co? Zrobiłem. No właśnie, już mam przecież ten przedmiot. Wydaje mi się, że... Nie będę chciał używać tego eliksiru, dlatego że... Wolę puszczyk. Puszczyk jest moim zdaniem lepszy. Przeciągniemy oczywiście ten grom. Tam, tak wiem, jak używać eliksirów. L i F, ale zostawimy sobie puszczyk. Ponieważ grom może być przydatny, ale... No, ja jednak wolę puszczyk. Mimo wszystko wolę ten puszczyk i pójdziemy spotkać się właśnie z Wesemirem. O, biegnie tam. Szybki jest. Puszczyk przede wszystkim dlatego, żeby bronić się przed gryfem, będziemy używali właśnie znak Quen, tak? A znak Quen używa wytrzymałość. Puszczyk pomaga w regeneracji wytrzymałości. Właśnie z tego powodu użyjemy puszczyka. Tutaj chcemy zostawić pułapkę. No dobrze. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy? Gotowy, gotowy. Jedziemy. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No, trochę taki... No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Szewczyk gratewka, nie? Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Zostawili jagniątko napakowane szakłakiem. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Jest i nasz gryf. No, piękny jest. Gdzieś niedaleko. Chodź, przywitamy się. Czekaj, weź to. Dostaliśmy kusza. Fajnie. Kusza? Postrzelamy. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. O, hazard. Proszę, proszę, sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania, mamy gryfa do ubicia. No to ubijmy tego gryfa. Jest. Witamy naszego gryfa, wycofujemy się. O. To. Kusza. I strzelamy. No, traf sobie nawet.
Nic z tego, tak nie trafimy raczej. Wydaje mi się, że teraz trafiłem, ale nie za mocno. Nic to nie dało. No, siekamy, siekamy. Cofaj, 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 Geralt. Gryf nie bije zbyt mocno, dlatego że to jest taki treningowy, powiedzmy, chyba przeciwnik. Pierwszy taki mini boss. Boss, ale... No nie jest jakoś niesamowicie potężny, można go ubić, prawda? Ściekamy go sobie. O, zastrzeliliśmy, świetnie. Jak strzelimy w coś latającego z kuszy i trafimy, to opada ono na ziemię, czasami jest wypełnione. Nie jest wcale szybko zbiegane w lesie. Tam się pojawił. Bijemy w plecy. I wycofujemy. I dalej jeszcze mamy znak Quen, to trzeba zauważyć. Możemy przyjąć jedno uderzenie właśnie. Tego typu. Podczas uskoku, takiego właśnie przewrotu, nie jest w stanie nas przeciwnik trafić, więc... No i... Nie daj mu uciec! Gryf sobie leci od nas, nie lubi nas. Dobra, biegniemy za Gryfem w takim razie. No, gdzie lecisz? Wiedźmiński zmysły pozwalają też... Aha, w taki sposób. Możemy sobie zobaczyć, gdzie dokładnie jest przeciwnik za pomocą głosu, odgłosów, które wydaje. No, siedzi za młynem naszym. Dobrze. Przeskoczymy sobie tutaj. No, fajny wyskok. Bardzo naturalny, nie? Tutaj jest nasz gryf. Szczelaj, szczelaj, Geralt, szczelaj. Leczał strasznie blisko, ale nic z tego. Słyszałem, że na taki można tak strącić przeciwnika, ale coś nie wyszło. Przeskoczymy sobie na jego plecy, żeby się uda, mam nadzieję. No, nie wstąpił. Ale to nic, bo i tak całkiem dużo obrażeń nie zadaliśmy. Chociaż teraz... Odskakuj, Geralt, Geralt, odskakuj, dawaj. Jaskółka. Musimy się trochę wyleczyć. I w plecy. A ty może Wesemir też coś uderzysz, co? Może tak stoisz, tylko nic nie robisz. To w plecy za 14. No i żyje. No cóż. Cóż nam innego pozostało? Silny atak? O, nic z tego. Słyszałem, że jeżeli silnym atakiem się uderzy właśnie latający... Tutaj skręci bardzo fajnie, ale no nic z tego. Może też coś robię źle, nie wiem, możecie mi napisać, jeżeli ktoś wie. No i już się tutaj kończy, już dobijemy go do końca na jednym, myślę. No i super, jest, gdzieś już nie żyje. No i co my tu mamy? Bestia z Białego Sadu ubita, tak. Pierwsze wiedźmińskie zlecenie wykonane. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Dobra, Wesemir, ty już nie krytykuj. Nic nie zrobiłeś kompletnie. Stałeś tylko i się patrzyłeś. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Okej, tak właśnie się stanie. Widzimy się w karczmie. Zbierzmy trofeum. No tutaj z flaków raczej głowy nie odetniemy, prawda? Mutagen znaleźliśmy. No, jednak odetniemy. No przecież zabrałem już ten łeb gryfa, o co wam chodzi? A, teraz. Dobrze. No, odcinaj sobie trofeum, Geralt. Ładny nożyk. Zgłoś się po nagrodę, dobrze. Ale coś tam dostaliśmy mutagen, tak? Składnik mutagenny. Nieważne, mamy tu ten mutagen i możemy go założyć. Po aktywowaniu mutagen daje premię, okej. Okay. Mutagen może zostać też użyty do przygotowania bywarów. Odwarów właściwie. One się tak nazywają. Odwary nasze. Przejdźmy sobie na płotkę. O, i mamy tutaj głowę naszego grupa przyczepioną do boku.
fajnie. No i odbierzmy naszą nagrodę, no bo należy nam się, prawda? Ubiliśmy właśnie gryfa. Tutaj już byliśmy, tutaj jestem. Medalion drży, to miejsce mocy. Pominiemy sobie go. Chociaż siódmy poziom w sumie... Nie, na razie go zostawmy w spokoju, na razie nam nie przeszkadza, na razie nie potrzebujemy się z nim bić. Na razie jedźmy sobie po naszą nagrodę. No i... Zobaczymy co dalej. Tam się troszeczkę zmachało, musimy uważać, zatknąć chwilę. A oni dalej pompują, silni są. Cały dzień, całą noc pompują. Biegamy. No a panowie, tym razem też mnie zatrzymacie? No, nie zatrzymałem. Dobrze. No i jest też nasz wieśniak. Co to jest do cholery? Żyto? Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Nie, pierdzie. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! Teraz będziesz płakał. Po co przynosiłeś zepsute ziarno? Czego? Zabiłem gryfa. Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. No. Człowiek interesów. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Nie jestem stratny, nie tak się umawialiśmy. Nie chcę tego, nie chcę tych pieniędzy. Erigoy. Tutaj jest kowal, może coś nam sprzedasz. Fajnego, co? Na przeszpiegi. Na przeszpiegi. Pokaż mi swój towar. Co ty tu masz ciekawego, przyjacielu? Jakieś tam bronie. A na sprzedaż coś ciekawego? Tutaj jakieś miecze może? A jakieś tam beznadziejne, takie straszne. Dwa, tylko więcej obrażeń. Takiego czegoś nie chcemy, ale możemy mu sprzedać nasze tu miecze. Które mamy. Ewentualnie jakiś towar może? Coś chcesz? Blachę z ciemnej stali chcę. Sprzedamy mu, jak najbardziej. Mamy 121 monet. Bywaj. I na razie sobie od niego pójdziemy. Przygotuj się do opuszczenia Białego Sadu. Ja jeszcze nie chcę opuszczać Białego Sadu. Ponieważ... chciałbym jeszcze tutaj znaleźć jakiegoś handlarza i sprawdzić, czy nie ma może kart do Gwinta. Ale nie wygląda mi na to, żeby tutaj coś takiego było i... O, tu był świadek? A, może sobie ten dokonać. Dobrze, więc chyba pójdziemy do Wesemira. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. Aha, tak. Skoro tak uważasz... Szybką podróż sobie weźmiemy, znajdziemy miejsce, do którego mamy się udać. Gdzie to jest, co? Aha, tutaj, czyli koło mostu. No to do mostu poproszę. O, i tutaj jest właśnie jakiś handlarz. Może coś można sprzedać ciekawego, co? Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ależ proszę. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. A, co za lizowy. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Zobaczymy, jak coś masz ciekawego. Rzucę okiem. Nie masz nic ciekawego, kolego. Chociaż, prawdę mówiąc, możemy od ciebie kupić trochę alkoholu.
Alkahest zawsze spoko, krasnoludzki spirytus też się przyda, nie powiem. I na razie to od ciebie tyle, kolego. Udamy się teraz do Wesemira i myślę, że opuścimy właśnie Biały Sad. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na szybki... Fajnie przeskoczyłeś, fajnie. No, gdzieś jest Wesemir. Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Mhm. To pora się zbierać. Aha. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Bardzo dobrze. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Nilfgaardzka kurwa. Co za pizda. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Ja pierdzielę. Przestań, że kobieto! Zostaw mnie! Pysk powinien zostać. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Nie, nieprawda. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Nie, za to my tak. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Idę. Wolałbym jednak ten... do mnie. Zostawić. Nie odpuszczam! Zadanie zakończone, powodzenie nałogi śmierci. Aha, no tak. Mieliśmy podać tamtej Lenie. Oj, niedobrze. No, zmasakrowany ładnie. Opalił się nawet. O. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! No, Jezusie. Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! Zdarza się. No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. Całkowicie zapomniałem o tej Lenie. No, trudno. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Jest Yennefer. Wymówki, wymówki. Całe te. I... Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, a jak? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Właśnie, udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Wszyscy mówią w zimie, tylko Geralt mówi normalnie w zimie.
Skąd ten pośpiech? Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni... Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No, mogę wysłuchać. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Mhm. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebbing Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. Ma się tak poczuć. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Co ci się tak spieszy? Psi nie lubisz, czy co? Pa, pa, weseli. Pa. Jedziemy do Wyzimy. Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? Śnieg? Kigon jedzie. W galop! Już! Niedobrze, niedobrze. Aj, mogą być problemy. Kokel! To minęło go ładnie. Pięknie się ma zrobić. No i oczywiście ci, co potrafią się pojawiać znikąd, nie potrafią przeskoczyć przez most. Skąd oni? Pewnie. Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. Dobra. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. No dobrze, jesteśmy już w Wyzimie, teraz właśnie się myjemy. Właściwie jesteśmy myci. Geralt tak lubi, prawda? No i przyszedł do nas jakiś dostojnik. I koniec przyjemności dla Geralta. Może być. No okej. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Dobre, wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na krześle? Na tym krześle. Kledwyn, proszę wasz mość ogolić baczki na półcala.
No dobra. Niech będzie. Darmowe golenie, nie? Co później? Zrobicie mi paznokcie? Jeśli czas pozwoli. Proszę wybaczyć, ale lista zabiegów pielęgnacyjnych, którym waszmość należałoby poddać, jest długa, a dzień krótki. Coś ty taki uszczypliwy. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Jak przygotowania do audiencji? Wszystko zgodnie z planem? Tak, wasza wielmożność. Waszmość będzie się jakoś prezentować. A ty coś za jeden. Też jakiś bal wiesz? Chyba nie do końca. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Tej, do której należeli żołnierze z obstawy Yennefer. Właśnie, należeli. Żaden z nich nie wrócił do Wyzimy. Ciekaw jestem, co dokładnie stało się wczoraj na gościńcu. Może mi opowiesz? Masz w końcu trochę czasu i brzytwę na gardle. Dziki Gon. Zabił ich Dziki Gon. Orszak upiorów, który jeździ po nocnym niebie? Zwiastuny wojny, o których bajają wieśniacy? Geralt. Myślisz, że w to uwierzę? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. No i dobrze. Nordlingowie. Można was umyć, ostrzyc i ubrać, ale nauczyć manier to będzie wyzwanie. Mnie też było miło poznać. Co jest? Skończone. Golić drugi raz pod włos? Nie. Nie trzeba. Jego lepiej pod włos nie brać. Żegnaj, Wiedźminie. Albo raczej do zobaczenia. No, do zobaczenia. Dobrze, teraz waszmość raczy się odziać. Nie no, pójdę z ręcznikiem na audiencję, nie no. Co? Niestety nie miałem dokładnych wymiarów waszmości. Jeśli będzie uwierać, krawiec naniesie poprawki. No, jakieś ładne takie ubranko. A gdzie nasze? A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. No fajnie, jeszcze darmowe pranie nam zrobili. Dostaniecie super. Je po audiencji. Czyste i nakrochmalone. Nie no, to full wypad. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Okej, okay, ale... Szkoda, że nie mam czasu. Wybierzemy sobie ubranie i tam... Pójdziemy do Emira już w następnym odcinku, bo póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentarzy, lajkowania, subskrypcji. Ja się z wami żegnam. Cześć!